Dobra, witam Was w kolejnym odcinku. Hey there! Hej! Hello! Ha! Hello! Okej, idź się baw. Nie zabijaj mnie. Dobra, w tym odcinku zrobimy tylko parę małych misji. Będziemy się zajmować głównym. Więc dobra, teraz się udajmy. Co? Zawodów w kopaniu koczaka. Aha, dobra. Udamy się tutaj. Po prostu zrobimy parę rzeczy, takich dość, nie dziwnych, tylko to może być dość dobre. Dobra, teraz idziemy sobie. Po prostu będziemy musieli zrobić takiego jednego questa, też można zrobić. Okej, hello. So, you finally met Jack of Blades. I met him long ago, of course, when he burned down our home and cut out my eyes. But he wasn't lying when he said he knew where Mother was. He's kept her in Bargate Prison ever since the night of the raid. I haven't been able to get inside, but the archaeologist knows of an ancient secret passage. You've met him already, haven't you? Jack's creatures are still after him. Just like they're after me. I can't stay here much longer. I've left the details in a quest card at the guild. You have to get Mother out. She's the only one who knows how to reach the sword. You did read the book I sent, didn't you? The sword is everything, and it could turn the world to nothing. Oh! And Mother has a gift for you, too. More power than you can imagine. Okej. Kolejna rzecz, jakaś przepowiednia czy coś. Okej, dostaliśmy... Cóż... Dobra. Może teraz się zajmiemy jedną kwestią. Weźmy sobie do domku. Dość pusty. Czuję herezję tu. Jep. Herezja. O, tak to powinno być z tymi szkieletami. One powinny właśnie eksplodować. A nie, kuźwa, mać się kłaść na ziemię. Okej. Nowe informacje, teraz będziemy mieli jakieś nagrobku czy coś. Dobra, pozbierajmy sobie kasę. Eliksir odznaczności, jak miło. Tu mamy skrzynię. Co będziemy w niej mieli? Rubin. No, dość świetnie. Zakurzony notatnik. Tatuszka. Jakiś ten tatuaż na nogi. Eliksir wieku woli. Tu mamy skrzynię za 10, zobaczmy co w niej jest. I mamy zwiększenie ostrości. To chyba sprawia to, że nasza broń zadaje trochę więcej obrażeń, czy coś takiego. Nie pamiętam jak to było. Typowa broda. Jest ona co. Okej, tak oto. Cóż, dowiedzieliśmy się, że Jack Rzeźnik ma naszą matkę. To co nam mówił, to jest kłamstwo i takie tam... A tak, przecież ten nagrobek się poruszył. Chciałem robić jedną rzecz, ale dobra. Jezu, jaka nasza postać jest, się robi masywna. O, tylko to jest dobre. Dobra, tu się nagrobę ruszył. I tu coś chyba znajdziemy. Hello! To tu śmiecią... Coś tam? Nowe gości wcześniej niż ty, skończyłem zadawać się z ludźmi. No, dość niezły napis na nagrobku. To co mamy? Nagroba gości, wypuśćcie mnie. No, takie trochę śmiechy. Chyba kolejne jakieś napisy czy coś. Dobra, idziemy stąd. Przy okazji są tu demoniczne drzwi i widzę, że latają tam te. Lepiej zobaczyć, co te drzwi chcą, a potem się wezmę za te. Kurwa, single men not allowed. Need a bold change. A posh one with a title.
Okej. A tak, tu trzeba jeszcze przebrać chyba za kobietę. Czy coś? Dobra. Chodź tu. Dobra, ty nie żyjesz, ty też nie żyjesz. To było proste. Aha. A chyba wie, tu trzeba mieć tą. Dobra, czaję. Whatever. Dobra. To teraz się może udamy do południowej Atenny, by wejść do północnej. Gdzie w sumie będę mógł wam pokazać już jedną rzecz, co będziemy można kupić u handlarza. I to będzie naprawdę porządna broń już. To jest taka jakby ostateczna broń, więc dobra. A, jest już wieczór, niedobrze. Ja będziesz moim asystentem czy siostrą, bo już się słyszałem. Dobra, prześpijmy się. Żeby poranek. Ja to taka nasza postać wygląda już. A tak zaczynaliśmy tak na chudego, a teraz zobaczcie jakiś zbudowany gnój. Oh, hello there! Oh yes, you're well known enough to come in. Yay! Mogę wejść. A nie zamykajcie bramą przede mną. Ciołki. This is a quiet district and we like to keep it that way. Okay. We don't tolerate uncivil behavior here, so mind you don't end up in our holding cell. We have a raving lunatic locked up right now, but he won't be seeing many more sunrises, if you know what I mean. Now, Lady Grey desires to speak with you. You'll find her grace in the gardens outside of mentioned. This is a great honor, even for a hero, so mind your manners. Okej. Okay. Kapitanie Straży. Czy... Dobra. No i tutaj mamy Dago. Sklepikarza. Który sprzedaje nawet broń. Ale dość nietypową, bo tu możemy kupić u niego miecz wielki Souls. To jest najpotężniejsza broń. Szkoda, że nie mogę więcej informacji zobaczyć. To jest najpotężniejsza broń w całej grze. To jest po prostu już ostateczna broń. I ona ma przy okazji tutaj ulepszenie, zwiększoną moc płomieni, punktów zdrowia, czyli regeneracja, no i zwiększenie ostrości. To jest najpotężniejsza broń, jaką on posiada. Tutaj ma tylko już te bronie mistrzów. A w strojach to ma chyba... Tak, możemy sobie kupić te rękawiczki do sukni, ogólnie chyba strój sukni czy coś. Koszulę strażnika. Dosyć nietypową koszulę strażnika, ponieważ ona jest czarno-złota, czyli to jest po prostu jakby kolejne oznaczenie jakby strażników, tak co już wiecie. Znaczy porządnie wyposażeni, tam broń mistrzowską, takie tam. No i przy okazji ten kupiec, z tego co dobrze pamiętam, a nie, no to nie jest ten kupiec? Kojarzę, że był jakiś kupiec, co jest kupował te bronie takie. Okej. Okay. Dark Forces upon us. Great, it's you. Czemu wy się zachowujecie, jakbym był jakiś tam nikim? Tak. Czy na gossip ci nie uwiera? Will you walk with me to the courtyard? I would so love to speak with you. No, okej. Cokolwiek nie powiesz, kobieto. It's lovely here, don't you think? But sometimes it feels like the loneliest place in the world. You see, I haven't married yet. Somehow I've never met a man worthy enough. I've always known that only someone who could conquer the arena could conquer me. Perhaps you could bring me a gift from Tao. I'm sure you can find something fitting for a lady. O Jezu. No muszę? Dobra. To jest po prostu takie zadanie, że możemy się poślubić z panią burmistrz. Ale też możemy zrobić jedną rzecz.
Mianowicie pogadać się z tym samym szaleńcem, co tutaj jest. W tej klatce. Hej! Finally, someone to talk to. You've got to help me out. Ale nie wyciągnę cię. The mayor's having me executed. That's what happens when you start asking too many questions round here. Okay. That woman is a demon, but no one will believe me. Just because I was wrong about the guards controlling our dreams by spiking our water supplies. Her sister was an angel. Would have made a wonderful mayor. And I know Lady Grey killed her. I just know it. You have to help me prove it. Otherwise, Bowerstone will remain in her clutches, and I'll be executed. Chcesz pozbawić siostrę Lady Grey? Tak, chcę pomóc. Yes, finally! We're going to bring that crazy witch down. All you need to do is get her dead sister to tell you what really happened. Don't give me that look. We all know ghosts exist. You've seen them, I've seen them, we've all seen them. Tak. Lady Grey's sister, Amanda, had a sweetheart called Rodri. Nice guy, usually hangs out in Barrowfields. If anyone knows how to entice her out of oblivion, it's him. Okay. I'm not crazy. The truth wants to be free. Dobra, to są takie zadanie jakby poboczne. I się do niego dajmy. Szesło stałe wojmistrza. Okej. Chodźmy. Zobaczyć, co ty nam powiesz, gościu. O, skrzynia. Jak miło. Zapomniałem o niej. A tu co? Szafir. Wow, kolejny podarunek. Pochwała mi to. Hej. Amanda. Yes. Of course, I knew her. I think about her all the time. She was so beautiful, so pure. She was afraid her sister would find out about us and use it against her, stop her from becoming mayor. I'm no noble after all. So we'd meet in secret in the Grey House cellar. I would sneak out to the stables and flash my lamp 3 times to let her know I was there. One night, she didn't come out. And I found the cellar door locked. Tutaj widzę, że jest bug. Then the house was abandoned and I never even got to... I'm sorry. It's too painful to talk about. Ja wiadomo, chłopie, że to bolesne. Okej, okay. No to był dziwny błąd. Się tego nie spodziewałem. Oh hey. No, not again. Co? Another bony adventurer seeking to plunder my riches. Tutaj chodzi to, że musimy być grubi. I'm not interested in your meager frame. Get some meat on you. Mamy po prostu być gruby brzuszek. I want beefy, blubbery, plump, porcine. Stop being a slave to public perception and treat yourself. Pies, meat, beer, anything, but lots of it. Eat yourself large, and you will be welcome here. Okej, okay, i w sumie to nie pamiętam, a chyba bycie grubasem sprawiało to, że mieliśmy spowolniony ruch, jak na przykład robiliśmy ten przewrót czy coś. Oczywiście jak robimy stąpania, to i tak jest spowolniony. Dobra, to idziemy się tutaj do tej miejscówki. Dobra, tutaj mamy tą stajnię. I jak to nam powiedział gościu, mamy 3 razy zaświecić lampą. Przy okazji tam już nieumarły się kręcił. Powiedzmy, że taki już generał. I mamy ducha. Jestem tylko ciekawy, czy będzie taki jeden efekt na tym duchu. Bo jak nie, to wam powiem, co to go dużo straciła. Wersji Steam.
Jezu, wiem, że tam jest mam tam ważnego questa od siostry. No i poznajmy tutaj jakby generała. Który ma dziwny, wystający kryształek. Okej. Ekspimy na nich? Tak. Zawsze domowe doświadczenie. No i przy okazji, tak jak generał widzicie, może przyzywać trupy. Ja wam dam tu jakieś kuźwa, lecie. Wow, za którymś blokowaniem po prostu znika na możliwość krytyka. Okej. Okay. Nie kojarzę, że była taka rzecz? Ale co tam? No, mam coś do złowienia przy okazji. Więc dobra, złowimy to. Okej. Powolku. Okej, co my tu mamy? Senny klucz. Okej. Dobra. Teraz możemy się udać. Tutaj czegoś nie było? Nie widzę mobelków. Dobra. Więc teraz możemy się udać do piwnicy. Gdzieś są otwarte. Roderick, is that you? I've waited for you so long and I... Wait, you're not Roderick. I prayed that he would rescue me, but he never came. When the air ran out, I closed my eyes and imagined I was dying in his arms. Now I'll never see him again. And my sister has taken everything. People must know the truth about her. Take this letter. Show the world what really happened. Przy okazji to trochę może też zombałem jedną rzecz. Już wam tłumaczę. Jeśli chodzi o stanie się do Lady Grey, czyli tej złej siostry, to z jednych jej, jakby powiedzmy, wyzwań jest walka z Gromem, czyli po prostu z bratem Szept. No teraz muszę uważać, że to jest. I tak, mamy po prostu walkę z bratem Szept. Wyszuszone ciało młodej dziewczyny. I wtedy po prostu w jednym miejscu gdzieś tam spadamy w dół i... Znaczy nie, byśmy musieli wykonać jeszcze quest główny, żeby mieć możliwość walki z Gromem. I wtedy po prostu spadamy gdzieś tam na dół i mamy możliwość wzięcia klucza srebrnego. To nic. Zobacz względy pergamin. A to też daje nam jedno ułatwienie tutaj w jednej sprawie. So, now you know the truth. Yeah. Amanda was a weak, romantic fool. She didn't have what it takes to run Bowerstone. She would have turned the whole place into an egalitarian slum. But don't worry your pretty head with such big words. We can still be together. You can still have me. Wouldn't you like to be mayor? Think of the power. It can all be yours. I tutaj po prostu mamy jakby ułatwienie, żeby zostać jej mężem. Ale wiesz, co ci powiem? Nope. What? No one refuses Lady Grey. No one. You're just like the rest of those imbeciles, infecting my city with their petty little lives. Fine then. Tell everyone. Have your moment of glory. But I will return one day, and I will wash away all the filth with your blood. Remember that, hero.
Jasne. I tutaj w sumie się zaczyna kolejna chyba sprawa, taka niewielka, mała. Mianowicie będziemy mieli ataki zabójców na naszą osobę. No taki tam jeden zabójca zawsze się będzie pojawiał, żeby nas zajebał. Okej, mamy znowu tupę. Więc okej. Czemu nie? Sobie pozabijam. Oczywiście jak gra mi pozwoli. Dobra, jeden cios i atak. Krytyczny. Dość dużo doświadczenia mi dajecie. Dobra, tam. Zabiję ich i będę kończył odcinek. Tylko jeszcze wykonamy to małe zadanko, które cię mam pokazać. Ja mu może wam pokażę teraz ten czar. I widzicie, przeciwnik nas atakuje. Obronił swoje. Taki o atak. Oczywiście im będziemy mieli większy poziom piekielnej puli, to tym większe obrażenia i będziemy mogli zrobić atak jakby krytyczny. No, myśmy się... Ja inny to chciałem. Dobra, wystrzelmy to. Nie chcę tego... Strzelaj. Dobra, dzięki. No co, udajmy się teraz do miasta. Do północnego. I powiedzmy kapitanowi straży, co odkryliśmy. Co się stało po jemu? I was right. So she did kill her sister. Wow. I've never been right before. No one will call me crazy Gethin after this. Lady Grey passed through here earlier, and it looked like she was leaving for good. Now, if you would just tell the sheriff to let me out, he might even have a reward for you. Unless he's secretly Jack of Blades in a cunning disguise. Yes, that would make sense. I'll have to tell everyone as soon as I'm free. Sentenced to death for speaking up! Call that justice! Yeah. Hey, kapitanie, mamy wieści. Unbelievable. So Gethin was right all along. Oh, I suppose we better release him. Another. He'd better not start that nonsense about me spiking the water supply again, though. We'll have to find a new mayor too. Huh. I don't suppose you'll be interested in the job. You have proved your worth after all. Tak, i tutaj mamy dość ciekawą rzecz. Możemy zostać burmistrzem. Tak, chcę zostać burmistrzem. Mam władzę. Będziecie czcić imperatora. A tak, i mamy dostęp do naszej chaty. Jak widzicie, strażnik nam tutaj salutuje. No mamy jakby, powiedzmy, już własną chatę, taką pseudo. Dobra, zyskaliśmy trochę kasy, sławy, za to, co odkryliśmy. I tak oto wygląda dwór. No dość, może dziwnie wyglądający. No i dobra, idziemy sobie tutaj. Jakbyśmy ożenili się z Lady Grey, to wtedy byśmy dostali punkty zła. No bo byśmy w sumie zatuszowali morderstwo. Jakbyśmy szli właśnie taką drogą, wiecie, taką drogą, powiedzmy, tak jak ona by chciała, czyli wiecie, przynieść jej jakiś prezent, znaleźć jakąś tam rzecz, gdzieś tam odkopać coś tam, walka z gromem i coś tam chyba jeszcze była, już nie pamiętam, to wtedy byśmy się ożenili z nią i byśmy zyskali punkty zła, bo byśmy nie wiedzieli o morderstwie. Jak się dowiadujemy o morderstwie, to widzieliście, co można zrobić. Zobacz, za 15 kluczy. Tu znajdujemy katany Hiryu, a jak Kiryu.
I tak, jeśli chodzi o tę katanę, to ona chyba miała... Coś miała specyficznego. Nie, zwiększenie ostrości i zwiększenie mocy. No jeśli chodzi o broń, to jest w sumie broń jednoręczna. Waga lekka. Jeśli chodzi o tą broń, to ona... cóż... O, mam te dwie bronie? Co ja tu mam? Po co one mi... Dziwne. Dobra, jeśli chodzi o ten miecz lekką, to... Znaczy miecz lekki, to... Przy dużej prędkości naprawdę zadajemy masę obrażeń. Po prostu wiecie, chodzi o szybkość ataku. No i dobra, tak oto znaleźliśmy kolejny klucz. Jakbyśmy się ożenili z Lady Grey, to byśmy mieli dostęp właśnie tutaj. I tak, jeśli chodzi o seks w tej grze, to po prostu jest czarny ekran i słyszymy tylko takie ochy i achy. Ale żeby mieć możliwość seksu, to musimy dać chyba masę prezentów albo robić jakieś te gestykulacje, jakieś emocje pokazywać czy coś, gesty o. No i po jakimś tam czasie nasza ukochana robi się taka, powiedzmy, zielona otoczka. Tak macie tutaj na przykład te niebieskie, to to się robi, wiecie, zielone na postaci oczywiście. I jak dajemy tap, czyli takie, wiecie, to machnięcie ręką, to jest zapytanie, czy chcesz uprawiać seks czy tam chyba zabawić się w nocy. No dość takie nietypowe, ale co zrobić. No i dobra, tak oto kończymy tutaj nasz odcineczek. W grze też możemy kupować domy. To jest... takie nasze domki możemy sobie kupować. Też możemy... Jak zabijemy właściciela jakiegoś sklepu, to możemy kupić ten sklep. I nie pamiętam, czy handel zaczyna dla nas pracować. Ale chyba tak. Coś kojarzę, że było, że zbieraliśmy taki, wiecie, jakby zyski niewielkie. Jeśli chodzi o domy, też możemy je kupić i wynająć komuś. Wiecie, my możemy sobie na przykład, wiecie, ulepszać tą chatę, a ona jest na wynajem. I po prostu osoba płaci nam czynsz. Tak samo, znaczy nie, u handlarza to też była taka możliwość, żeby wynająć komuś i on wtedy płaci czynsz. Po prostu taka możliwość zbierania pieniędzy. W sumie bym może to zrobił. W dwóch lokacjach, nie, w trzech lokacjach bym mógł kupić chatę, a to jest dość drogi interes. Po jakimś czasie byśmy nam się koszty zwróciły, niewielkie. I oczywiście byśmy musieli odwiedzać co jakiś czas, nie tak codziennie, tylko co jakiś czas byśmy musieli odwiedzać tam. Dobra, ja tu będę kończył odcinek i żegnam się z wami i widzimy się w jakiejś następnej sesji. Także więc, trzymajcie się, na razie, cześć!